W tym roku może paść rekord liczby uczestników podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Już sama inauguracja przyciągnie tłumy, ponieważ wydarzenia tworzą przewodnicząca Komisji Europejskiej i premier Polski. Jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na pewno w Katowicach rozpoczyna się już jutro w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Łukasz Kądziałka. Zielona strefa prawie gotowa, a już jutro Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wypełni się gośćmi. Wydarzenie potrwa 3 dni, może w nim wziąć udział nawet 12 tysięcy osób. Szczególnie będziemy chcieli rozmawiać o przyszłości, stąd hasło tego rocznego kongresu, Transformacja dla przyszłości, bo rzeczywiście e, wszystkie dziedziny naszego życia w kontekście tego, co się dzieje wokół nas, no muszą się radykalnie zmieniać. O tych zmianach będą mówili zaproszeni prelegenci, najważniejsi goście pojawią się podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoich wystąpieniach mają wskazać priorytety na najbliższe lata otwarcie Kongresu we wtorek o godzinie 10.00.